Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Myślenice pozdrawiają panią premier. Całe Myślenice pozdrawiają panią premier. Witamy i pozdrawiamy. Wszędzie dobrze, najlepiej w Myślenicach. Jesteśmy? Tak, tak. Władek. Pan burmistrz. Szanowni Państwo, spotykamy się na myślenickim rynku. Witam wszystkich serdecznie. Szczególnie witam samorządowców, parlamentarzystów i wszystkie panie, panów tutaj przyjezdnych również do Myślenic. A gorąco i serdecznie witam panią premier, jednocześnie europosła dzisiejszego i kandydata do Parlamentu Europejskiego w następnej kadencji. Pani Beata Szydło. Witamy serdecznie. Witam również pana posła Arkadiusza Mularczyka. Brawo! Szanowni Państwo, spotykamy się, by mówić o sprawach istotnych dla Polski, dla Europy w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. Mówić o sprawach ważnych, bo przecież za 3 tygodnie mamy wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego. A dlaczego ważnych? Ano dlatego, że przecież wiele spraw już dzisiaj decyduje się właśnie w Parlamencie Europejskim i w podległych instytucjach europejskich. Dlatego za 3 tygodnie idziemy do wyborów, wszyscy głosujemy na listę Prawa i Sprawiedliwości. To bardzo ważna sprawa, ponieważ w Parlamencie Europejskim decyduje się o naszym życiu. Nie bez znaczenia jest fakt, kto będzie zasiadał w tym parlamencie. Ja osobiście apeluję do mieszkańców powiatu myślenickiego, całej Małopolski o to, aby zagłosować na kandydatów sprawdzonych, takich, którzy są wiarygodnymi kandydatami, a takich na pewno znajdziecie na liście Prawa i Sprawiedliwości. Pani premier Beata Szydło jest liderem tej listy. Pani premier, zapraszamy bardzo do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w Myślenicach. Piękny dzień, spokojny. Taki dzień, w którym wielu ludzi po prostu spędza go z rodziną bezpiecznie i chcemy, żeby nadal tak było. To jest w tej chwili nasz priorytet. Polska jest krajem bezpiecznym, w którym normalnie i spokojnie się żyje i musimy zrobić wszystko, żeby było tak nadal, a żyjemy w czasach bardzo trudnych i niespokojnych. Za wschodnią granicą toczy się wojna. Różnego rodzaju kryzysy pojawiają się w Unii Europejskiej, wpływy rosyjskie w poszczególnych państwach członkowskich. Putin, który chce rozbić Unię Europejską od środka, chce ją rozsadzić, podzielić. To są te wyzwania, przed którymi stoimy. Ale tak jak mówił pan poseł Władysław Kurowski, w Unii Europejskiej zapadają też decyzje dotyczące państwa codziennego życia. No, chociażby Zielony Ład, myślę, że to najlepszy przykład, o którym państwo już wielokrotnie słyszeliście. Zielony Ład, który miał stać się projektem, programem dobrym dla ludzi, dobrym dla Europy, a tymczasem okazało się, że jest to projekt, który niszczy europejską gospodarkę, sprawia, że ona jest coraz mniej konkurencyjna, niszczy europejskie rolnictwo i przede wszystkim drenuje kieszenie mieszkańców Europy, bo przecież wszyscy Państwo odczuwacie skutki wzrostu cen, rachunki za prąd, za gaz coraz wyższe, będą dodatkowe opłaty za samochody, będzie konieczność rezygnacji z samochodów spalinowych, ograniczenia w przemieszczaniu się, no, trzeba będzie dokonać remontów, kosztownych remontów swoich domów, budynków, mieszkań, wymienić okna, piece do ogrzewania, drzwi, wszystko
to na własny koszt. A to dlaczego tak ma się zdarzyć? No dlatego, że takie zostały przyjęte przez Unię Europejską przepisy. I to jest wszystko przed nami, ale szanowni państwo, to można jeszcze zmienić, to można jeszcze odwrócić. I to jest też ten priorytet, który chcemy zrealizować w Parlamencie Europejskim. Będziemy przede wszystkim zabiegali o to, żeby Unia Europejska się rozwijała, żeby była rzeczywiście wspólnotą i żeby Europejczycy mieli poczucie tego, że jest to wspólnota, która im służy, a nie która jest przeciwko nim. To są te wyzwania, przed którymi stoimy w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Bardzo ważne to będą decyzje. Coraz więcej takich spraw, które dotyczą codziennego państwa życia, właśnie rozstrzyganych jest w Brukseli. Dlatego gorący apel, przede wszystkim trzeba pójść do wyborów. Te wybory nie cieszą się z wielką frekwencją. W wyborach do parlamentu, w wyborach do samorządów znacznie więcej osób bierze udział, ale tym razem, szanowni państwo, trzeba zrobić wszystko, żeby jak największa liczba osób poszła do głosowania 9 czerwca. My prosimy o głos dla Prawa i Sprawiedliwości, tak jak już mówił Władysław Kurowski. Ja otwieram listę Prawa i Sprawiedliwości. Minister Arek Mularczyk jest na drugim miejscu, ale na tej liście jest nas 10 i każda z osób gwarantuje państwu, że będzie na pewno broniła waszych spraw w Parlamencie Europejskim. A więc prosimy, oddajcie głos na listę Prawa i Sprawiedliwości. Jest to niezwykle ważne, żeby szczególnie w takich małych miejscowościach w naszym regionie ludzie poszli do tych wyborów, bo duże miasta pewnie się zmobilizują, ale w dużych miastach, szanowni państwo, wiadomo, że będą wybierani przede wszystkim ci, którzy myślą w kategoriach podporządkowania spraw polskich Europie. A my mówimy, że Europa ma być dla Polaków, Europa ma być dla Europejczyków, Unia Europejska ma być dla nas wszystkich. My jesteśmy gospodarzami Unii Europejskiej, a nie biurokraci brukselscy. Dlatego zapraszamy na wybory 9 czerwca. Niezwykle ważne, żebyśmy wszyscy znaleźli się przy urnach. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wszyscy tworzymy drużynę biało-czerwoną, a w tej drużynie do Europy, do Parlamentu Europejskiego, na miejscu numer 2 pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję panie pośle, dziękuję pani premier. Witam Myślenicę, witam mieszkańców Myślenic i całej gminy, całej Małopolski. Drodzy państwo, rzeczywiście, jak powiedziała pani premier, to są bardzo ważne wybory. Dlatego, że musimy mieć świadomość, że Unia Europejska, do której przystąpiliśmy 20 lat temu, zmienia się. Unia się zmienia, Unia ewoluuje i to już nie jest ta sama Unia, do której przystępowaliśmy 20 lat temu. Następują procesy, które możemy określić jako proces centralizacji, federalizacji, transferu kompetencji, ewaluacji. To wszystko, drodzy państwo, zmierza ku temu, ażeby ograniczyć i zmniejszyć nasze kompetencje. Mówię o kompetencji Polski, ale również samorządów wojewódzkich, samorządów powiatowych czy gminnych. Unia Europejska chce decydować o nas za nas. Chce decydować, czym mamy ogrzewać nasze mieszkania, chce decydować, czym mamy jeździć, chce decydować, jak mamy ogrzewać nasze budynki czy też ocieplać. Drodzy państwo, to jest bardzo niebezpieczne. Te wszystkie dyrektywy, które płyną z Unii Europejskiej, Zielony Ład, dyrektywa budynkowa, zmiany w przepisach dotyczących transportu. To jest, drodzy państwo, bardzo niebezpieczne, bo bardzo głęboko ingeruje w suwerenność, niepodległość naszego kraju. Dotyka bardzo wielu dziedzin naszego życia. Dlatego, szanowni państwo, bardzo ważne są te wybory, bardzo ważny jest udział w tych wyborach. Zachęcamy do udziału w tych wyborach. Z następujących względów. Zwróćcie państwo uwagę, że gdy odbywały się wybory parlamentarne, to wówczas zaproponowaliśmy jako rząd, jako koalicja referendum w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec pakietu migracyjnego. I wówczas ówczesna opozycja, dzisiejsze partie rządzące mówiły: nie idźcie do tego referendum, bo to jest propaganda rządowa. Drodzy państwo, minęło 5 lat i 3 dni temu przyjęto pakiet migracyjny, który oznacza, że w 2026 roku do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski,
będą, drodzy Państwo, wysyłani migranci z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii czy z Holandii. Ci, którzy tam nie chcą pracować, ci, którzy tam się nie zaadaptowali. To oznacza, że mieliśmy rację, drodzy Państwo, że my mówiliśmy prawdę, a opozycja kłamała. No, uważamy, że jest szansa, żeby cofnąć ten pakiet. Dlatego Donald Tusk powinien go zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ale też ważne jest, żeby nasza reprezentacja w przyszłym Parlamencie Europejskim w sposób jasny i zdecydowany w tej sprawie się wyrażała. Kolejna sprawa, drodzy Państwo, to jest moja misja, z którą również idę do Parlamentu Europejskiego. Jak Państwo wiecie, przygotowałem raport o stratach wojennych. Ten raport został wysłany Niemcom w formie noty dyplomatycznej. Podjęliśmy również wielkie działania dyplomatyczne na arenie międzynarodowej. Dzisiejszy rząd nie chce tego tematu kontynuować, dlatego potrzebujemy aktywności w Parlamencie Europejskim, potrzebujemy miejsca, gdzie moglibyśmy ten temat dalej kontynuować i zmusić Niemców przez presję dyplomatyczną, polityczną do podjęcia rozmów z naszym krajem. Dlatego widzimy możliwość oddziaływania właśnie międzynarodowego w Parlamencie Europejskim na Niemców, żeby doprowadzić sprawę reparacji do pomyślnego zakończenia. Dlatego, że każda polska wioska, miasto, miasteczko, ale też każda polska rodzina odczuła skutki II wojny światowej. Dlatego to jest również, drodzy Państwo, nasza ważna misja, naszej formacji, również moja misja, z którą idę do Parlamentu Europejskiego. Stąd, drodzy Państwo, prosimy Państwa o poparcie dla wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Gwarantujemy obronę interesów narodowych, polskiej suwerenności, niepodległości, dbałości o polskie społeczeństwo i polską gospodarkę. Bardzo Państwa proszę, mieszkańców całej Małopolski, naszego kraju, o oddanie głosów na listę Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję i podsumowanie konferencji dokona pan poseł Mariusz Krystian. Szanowni Państwo, znajdujemy się na pięknym myślenickim rynku, na pięknej ziemi myślenickiej. Jak widzimy, nad pięknym myślenickim rynkiem łopocze piękna biało-czerwona flaga. I te wybory to jest właśnie interes Rzeczypospolitej, tego czy nasza Polska, nasz kraj będzie państwem suwerennym, będzie państwem niepodległym, które może stanowić o swoich sprawach. I to jest kwestia wolności Polski, ale to jest również kwestia wolności każdego z nas, wolności osobistej, bo te wybory są o wolności właśnie. Tego, czy pojedziemy na wakacje, czym pojedziemy na wakacje i gdzie pojedziemy na wakacje. W co się będziemy ubierać, ile rocznie ubrań będziemy mogli kupić i co będziemy jeść. Bo w tak podstawowych sprawach unijni biurokraci chcą decydować, chcą nam narzucić swoje regulacje. Również w tej kwestii, czy będziemy mogli płacić gotówką, czy zdamy się na dyktat europejskich i światowych banków, którzy chcą również zawładnąć naszymi osobistymi finansami. I o tym są te wybory. Zdajemy sobie sprawę, że to już cykl wyborczy, trzecie z kolei wybory, od jesieni parlamentarne, później samorządowe, w czerwcu do Europarlamentu. Może wgra się pewnego rodzaju znużenie i takie zmęczenie, natomiast nie możemy tego entuzjazmu naszego odebrać sobie, ponieważ właśnie to jest kwestia suwerenności i niepodległości państwa polskiego, ale również wolności każdego z nas. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Władysławowi Kurowskiemu za organizację oraz panu pełnomocnikowi powiatowemu i burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce za dzisiejsze spotkanie. Również gratulujemy, panie burmistrzu, przy tej okazji zwycięstwa. Wiemy, że walka była trudna, ale właśnie tu w Myślenicach pokazaliśmy, że jako Prawo i Sprawiedliwość zwyciężamy i potrafimy zadbać o miasto, potrafimy zadbać o samorządy. Lista Prawa i Sprawiedliwości, na którym znajdują się najlepsi kandydaci i lider tej listy, pani premier Beata Szydło, gwarantuję, że zadbamy jako Prawo i Sprawiedliwość o polskie interesy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, biało-czerwona łopoce nad naszymi głowami, ale też biało-czerwona jest przede wszystkim w naszych sercach, bo Polacy kochają Polskę, a myślę, że Małopolanie szczególnie tą Polskę kochają i mają w swoich sercach. Bądźmy razem, idźmy na wybory 9 czerwca. Razem możemy zwyciężyć. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. Pani premier, proszę przyjąć wiązankę kwiatów, którą przygotowaliśmy.
Niech będzie ona symbolem naszych uczuć w stosunku do tego, co pani premier dla nas wszystkich, Polaków, ale też Małopolan, a szczególnie również też dla nas powiatu, mieszkańców powiatu myślenickiego, pani do tej pory zrobiła za pani wkład, determinację i pracę dla Polski. Serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkim i życzę powodzenia w nadchodzących wyborach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Brawo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.